Witam Wóz. Dzisiaj chciałam zwiedzić taką oto starą gorzelnię. Teraz co się dowiedziałam, że to nie była tylko gorzelnia, była to też bielarnia, cokolwiek to znaczy. I kurczę, jeszcze coś, o czym zapomniałam trochę. Tak czy inaczej, jest to stary obiekt, wbrew pozorom. Gorzelnie to już mówi się stare, około XIX wieku. A ta była bodajże z XVII, albo jeszcze wcześniej tutaj coś było, w XIII wieku. I zabudowanie, które zostało w dłuższym czasie przekształcone w to, co widać. Teren prywatny, wstęp zbrojony i grozi śmiercią aż. Śmiercią? Wolę śmierć niż jakieś tam ewentualne ciężkie życie, nie? Ale dostęp, jak widzę, chyba będzie. No nie wiem, zobaczymy jak tam dalej z wejściem. Muszę sobie włączyć latarkę. No więc wejście do tego miejsca. Okazało się, że tylko kawałek da się tu zwiedzić. Niewiele. Nic konkretnego tu nie ma. Ale zarąbiste sufity tu są ceglane. To jest taki styl budowania jeszcze dawny. Chciałabym coś powiedzieć w tym temacie, ale się nie znam. Więc lepiej nic nie będę mówić. No tylko tyle tu się udało na razie zwiedzić. Co byłam pewna, że nagrywam i teraz patrzę, kurde, nie nagrałam tego kawałka. Więc robię, że tak powiem, powtórkę. Zaraz pójdziemy dalej, zobaczymy co nam się uda. Ogarnąć. Jeszcze jakaś foteczka wyjątkowa. To jest fajne. Z tym sufitem podoba mi się. Dobra, możemy iść dalej. Tylko którędy? Które krzaki wbijać najpierw? Może pójdziemy jednak w tamtą stronę? Najpierw obejdę dookoła i potem coś tak... Czytałam wczoraj właśnie o studniach, które tu się zachowały. Tu jest jedna. Ale to jest płytka, nie wiem, ze 3 metry? 3-4 kręgi tutaj, nie? Podobno była tu krystalicznie wspaniała czysta woda, dlatego była tu właśnie gorzelnia, która słynęła. Początkowo nazywało się to inaczej. Ale nie będę pokazywać lokalizacji w ten sposób, nie mówię też nazwy, ale kojarzyło się to z nazwą zawodą, stąd, że było to po prostu za rzeką, która tam sobie płynie, rzeczką w zasadzie, nie rzeką, no ale podobno woda była tu czysta, nie wiem jak teraz, pewnie teraz już nie. Tu mamy wejście, bardzo, bym powiedziała, łatwe, tylko zobaczymy. Faktycznie, czy przeżyję. Kurde, ten aparat mi tu zaraz spadnie. Tu się obije. Jedyny mój obiektyw jest, muszę go szanować. Co my tu mamy? Schody. O, tam nam ta część już chyba raczej... Chociaż zerkniemy tylko tak z ciekawości, zobaczmy co tu jest. To była jakaś część mieszkalna, rozumiem. Czy jak to rozumiesz, bo to takie okno, stare farby. A tu jeszcze był potem PGR, tam coś. To się strasznie, że tak powiem, dużo razy zmieniało, nie? Sprawdźmy te schody, czy są spoko, raczej tak, ale nie wiem, czy tam gdzie wchodzę, jest po co chodzić, chyba nie. Już nie ma nic. Chciałem zobaczyć to nic. O kurwa, ten schodek mi się nie podoba. Dobra. Kurwa, to nie jest chyba dobry pomysł. Ale chuj z tym. Jak jeden wielki balkon. O, jest ten komin. No faktycznie tam ta część już jest taka... Już nie pozwiedzamy chyba za wiele. No chociaż rzut okiem. Parę zdjęć tutaj. Chyba warto troszkę zaryzykować. To jest pod słońcem, nie wiem czy ten komin będzie widać, ale fajnie wygląda z tej perspektywy. Tam jest jakieś fajne miejsce w ogóle na piknik. Zarąbiste. Koniecznie fotę zrobić w tym miejscu. Dobra, na razie tyle. Mamy drzwi. Można kulturalnie wyjść. Trochę się zarosło. Nie wiem, czy oknem nie byłoby trochę wygodniej. Zamkniemy.
nawet nie, bo już jest druga. Także wejście jest bardzo wygodne. Spróbujemy ten obiekt trochę z zewnątrz sfilmować. Tam jeszcze mamy takie zabudowania. Domniemam, że chyba późniejsze, chociaż nie znam się na tym, kurde. Muszę jeszcze raz przeczytać dokładnie historię tych budynków. No i tutaj jest ten budynek pierwszy, który jest nieco zachowany, aczkolwiek dach niestety się tam zawalił, jak było widać. I nie wróży to najlepiej. Ten komin wygląda najsolidniej. Jest przepiękny, naprawdę bardzo ładny, od razu mnie urzekł. No a ta część już wygląda bardzo źle. Już niestety tylko grozi zawaleniem i nawet nie ma chyba po co tam wchodzić. Bo ktoś lubi oberwać. No, nawet zamurowali to już tak dla bezpieczeństwa, bo pewnie dużo ludzi tam chciało wchodzić, a po co? Już tam nic nie ma. No i tam są takie budynki jeszcze, do których tutaj to zobaczyć. No tam nic ciekawego, może jakieś fajne graffiti chociaż będzie. No tak wyglądają tutaj jakieś budynki pewnie na składowanie czegoś. A nie, tam jakiś kanał jest w środku. Są jakieś graficiarki. Chyba nie będzie ciekawego, bo za to fajnie ten budynek wygląda z tej strony. Jest strasznie mocne słońce, upał jak cholera. Tu ktoś coś składuje, nie będę wnikać w to, co tam jest. Ładny szczaw tu rośnie. Można po drodze nazbierać. Na zupkę szczawiową. Co tu jeszcze mamy? No, tam się już dach zawalił. No chyba generalnie nie ma tam nic godnego uwagi. Nieco ciekawym. Tutaj pięknie się prezentuje ten budynek, chociaż ten dach wiadomo jak wygląda, ale bardzo głupio to nazwać, że dodaje uroku, nie? Ale to wygląda bardzo malowniczo, przecudownie to wygląda. Jak się patrzy, z tym, że wiadomo, niestety on się po prostu zawala. Przecież tyle, że ta pierwsza część już trochę się trzyma, ale to już może być kwestia naprawdę niedługiego czasu. Fajnie, kurde, zainteresowałam się wczoraj trochę tym historią tych miejsc tutaj. Trochę mi tak żal tego, jak patrzę. Chciałabym, żeby takie budynki ktoś jednak mógł kupić na tyle tanio, żeby opłacał mu się remont i żeby to prawo, sorry, to prawo w Polsce choć trochę zmienili. No przecież to jest naprawdę piękne. To choćby tą jedną część może już wyburzyć, bo się nie uda uratować, ale tą jedną zostawić z tym kominem cudnym, robić jakąś kurde fajną restaurację czy coś takiego, naprawdę byłoby to spoko, nie? Tak wyglądają tam te budynki, a domek tam był wcześniej, bardzo fajne miejsce, cisza, spokój, tylko jedna droga tam sobie przebiega i jest bardzo cichutko. W ogóle piękne okolice na spacer. Dzięki. Jeszcze idąc tak z powrotem, zauważyłam, że tu jest jakiś budynek, ale również chyba w nie najlepszym stanie. Co najmniej nie najlepszym. Chyba nie, nawet nie wiem, czy warto tam się przedzierać przez te krzaki. Powiem szczerze, że chyba nie warto. No, tam nie ma po co iść, bo to widać, że tu jest fragment tego budynku i tu była reszta. No więc tu już nic nie ma, to były tylko takie pozostałości. A teraz widać jeszcze z tego ujęcia może fajniej naszą gorzelnię. Jezu, zakochałam się w tym budynku. Nie pierwszym, nie ostatnim, ale naprawdę tak mi go szkoda, żebym miała kasę i go kupiła. Zrobiłabym tu takie fajne miejsce. Zakochałam się w tym miejscu, jest tu po prostu tak pięknie, spokojnie i zielono. Ptaki, zwierzęta, wspaniale to jest. Strasznie żal tego budynku. Dobra, już nie będę się rozgadywać. Dzięki za uwagę.